Mam przekonanie, że te ostatnie serie pożarów w Polsce wywołane były właśnie przez taką agenturę. Z tego co wiem, kwoty dość pokaźne obiecywano za pożary. Jest część ludzi w Polsce, która samodzielnie nie myśli, przykro mi to powiedzieć. Unia Europejska to jest bardzo agresywna organizacja, która ma na celu sprowadzenie wszystkiego do wspólnego mianownika, więc do federalizacji. Europy. Oni chcą się problemu pozbyć. Niemcy powiedzieli, że mają około miliona, 900 tysięcy niepotrzebnych imigrantów, z którymi nie wiedzą co zrobić, bo są kryminogenni, nie chcą pracować, no w ogóle są samym problemem. Więc oni ten problem zrzucą do Polski. No tak, no, natomiast proszę Państwa, w 90 roku zostało po Rosji prawie 3, ponad 30 tysięcy agentów wpływu. I agentów e, takich profesjonalnych. E, I my mamy e, z nimi do czynienia. Oni są uśpieni często, albo mają różne zobowiązania wobec Rosji, e, a Rosja się nie upomina. Jak się upomni, to wtedy będzie trzeba go aktywować. Mam przekonanie, że te ostatnie serie pożarów w Polsce wywołane były właśnie przez taką agenturę. E, e, z tego co wiem, kwoty dość pokaźne obiecywano za pożary. Więc myślę sobie, że Rosja już działa na terenie Polski. Natomiast obrzucanie akurat prawa i sprawiedliwości konotacjami rosyjskimi przez ludzi, którzy ściskali się na molo z Putinem w obecności kamer, no powiem, że no nie przystoi w żaden sposób. Wie pan, marketing polityczny już zna takie przypadki. Na przykład, nie wiem czy pan wie, że Austria brała udział w II wojnie światowej. No, w jakiś tam sposób no, brała? Generalnie w główny sposób, bo większość komendantów obozów koncentracyjnych była Austriakami. I się tak ładnie z tego wyśmigali, że nikt dzisiaj nie mówi ani w ogóle nie stawia znaku no, równości. Stali inkorporowani przez 38, ale no jakby nie wbrew swojej no, tak, woli. No, Anschluss tak był tak. przyjęty tam. Ale z prawda jest taka, że Austriacy brali czynny udział z Niemcami w mordowaniu Polaków i się bardzo ładnie z tego wyśmigali i tyle. To samo w tej chwili Donald Tusk zaczął robić, że on z tych relacji, tego resetu całego z Rosją po prostu nie było. Nie było. Tam na tym molo w Sopocie prawdopodobnie stał Kaczyński, proszę Pana, nie Tusk z Putinem. I oni po prostu, jest część ludzi w Polsce, która samodzielnie nie myśli, przykro mi to powiedzieć, i daje się na to łapać. No ale wtedy to, to było około 10 lat temu, no co to właśnie tego? straszono, ale to w kontekście jeszcze tej narracji, że Rósofop Kaczyński nas wyśle na wojnę, były takie, pojawiały się takie tytuły, pojawiały się takie opinie. Po 10 latach jest próba, tak powiem, przeprowadzenia narracji w drugą stronę, a to no tak. z innej strony, no ten e, kontekst w ogóle tego, co się działo między Zachodem a Rosją wtedy jest też zupełnie inny, bo Zachód wtedy w ogóle tak dość naiwnie, według mnie e, i pewnie według wielu Polaków również wierzył w to, że Rosja to jest i Putin to jest, są tacy ludzie, z którymi się idzie dogadać. Oni prowadzili taką politykę biznes as usual, no ale koszty tej polityki no właśnie dzisiaj zbieramy. Mówimy o dwóch rządach. Jeden rząd to jest ta wersja pierwsza, a drugi to jest wersja druga. Pierwsza wersja to była pana Radosława Sikorskiego, który mówi: albo się poddacie, albo zginiecie do Ukraińców. A druga, a pierwsza i w wersji pierwszej. Napuszczanie Rosjan na Stany Zjednoczone, wtedy kiedy wysadzono Nord Stream 2. Tweetem dziękujemy Ci Amerykom. I dzisiaj druga wersja, która twierdzi, że pierwszej wersji nie było. I, I szczerze powiem, że zdubiony jestem tym faktem, bowiem ani internet nie zatracił pamięci, ani nasze umysły powinny nie gubić takich faktów, które miały miejsce, i wtedy byliśmy na skraju. Wojny z Rosją, bo dzisiejsze mówienie o tym, że PiS nie doprowadził do, do sprowadzenia na terytorium Polski patriotów. No to ja chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy w zamian Amerykanie mieli nam za darmo dać dwie pełne baterie patriotów w zamian za redzikowo, Tusk odmówił. Więc o czym my tu w ogóle. Nawiązując do kolejnych tematów, jeszcze trochę do kampanii europarlamentarnej, to mamy już około pół roku rządów Donalda Tuska, no według Unii Europejskiej do komisji jakby kurs między Polską a Unią się zupełnie zmienił. Jakby Pan w ogóle ocenił teraz stosunek rządu do Unii Europejskiej, bo no, z jednej strony procedura z artykułu 7 wstrzymana, tak pieniądze z krajowego planu odbudowy są, no, no Polsce już przyznane w takim sensie, że puszczone wolno. Natomiast z drugiej strony, ludzie pytają, e, głównie, co się takiego zmieniło tak, w Polsce, że takie decyzje ze strony komisji zostały podjęte. Tutaj panie redaktorze, warto by było powiedzieć tak. Po pierwsze, że pieniądze, które my wpłacamy w formie składek do Unii Europejskiej, to są nasze pieniądze z podatków i Unia Europejska zrobi z nimi co chce, a pieniądze, które dostajemy z Unii Europejskiej w formie dotacji różnych, są znaczonymi pieniędzmi, które mogą być jedynie przeznaczone na cele, które wskaże nam Unia. I to nie ma tutaj równowagi jakiejś w tym, w tym zakresie. Te pieniądze z KPO, a jest ich tam 3 miliardy z hakiem, nie 7 jak się mówi, bo jeszcze nie cała nawet ta kwota wpłynęła. Z przelicznika wynika, że jest to, proszę Państwa, przeliczone 1 euro równa się 7 ,20 zł. No to ja życzę powodzenia z takimi przelicznikami. Tutaj pani minister Pełczyńska powinna zacząć widzieć takie rzeczy, no ale to są pieniądze przeznaczone na, na farmy wiatrowe. Wiadomo skąd je mamy wziąć, więc Niemcy dali nam pożyczkę, żebyśmy kupili zalegający u nich sprzęt, i my się jeszcze z tego cieszymy. No po prostu pogratulować. No to reasumując w ogóle to, wokół czego kampania jest jeszcze prowadzona, czyli euro, które no głównie Ryszard Petro o tym mówi, no ale pojawia się gdzieś tam ten temat euro. Uważa pan, że kiedykolwiek jest to jakaś perspektywa dla Polski, by przyjąć euro, czy pan odrzuca całkowicie ten scenariusz? Konwergencja w tej sprawie jest zadaniem powiedziałbym nawet karkołomnym, więc. W żaden sposób my do tego w najbliższym czasie nie dojdziemy. Gdyby Morawiecki rządził, to wiem, za kilka ładnych lat moglibyśmy dogonić kraje Europy Zachodniej. Natomiast w dzisiejszych czasach takiej totalnej obstrukcji, myślę, ekonomicznej, myślę, że nie będzie miało to miejsca w jakimś tam czasie. Jeżeli dziś przyjmiemy euro, to będzie oznaczało, że... Polska straci przynajmniej jedno czwartą przychodu swojego z PKB, więc myślę, że nawet Domański się na to nie zdecyduje. No i reasumując, tak. jeżeli chodzi o te sprawy, Pakt Migrancki i Zielony Ład to są również takie główne tematy kampanii. No Pakt Migrancki, no jeszcze teoretycznie procedowany, ale znam jego założenia. Zielony Ład wszedł w życie. Zielony Ład został podpisany zresztą przez no, wczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Tak. Wtedy było to lansowane jako tak jakby nawet zgapianie od programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj po latach e, Prawo i Sprawiedliwość krytykuje e, Zielony Ład, e, więc jak pan pochodzi też do tych dwóch spraw, no bo polityka migracyjna no to trzeba zaznaczyć, no według traktatów jakby nie jest częścią kompetencji takiej Unii Europejskiej w 100%, że może podejmować sobie w tym zakresie e, decyzje, no a dzisiaj powoli się to dzieje, że się dogadujemy jako Unia Europejska, jak ma to wyglądać. Dziś się dowiadujemy, że Donald Tusk, po tym jak został premierem i wręczona mu została decyzja na temat tworzenia rządu, pojechał do Brukseli ucieszyć. Tam został przyjęty kwiatami i podpisał jakieś dokumenty. Warto by było, żeby powiedział, co podpisał w imieniu rządu polskiego. Wiem, że dotyczy to paktu imigracyjnego i relokacji, a przecież przysięgał, że nie. No, ale to powinniśmy być już przyzwyczajeni, chyba choć może nie do końca, do traktowania poważnie zobowiązań politycznych przez Donalda Tuska. Natomiast, proszę Państwa, coś nad naszymi głowami, coś się stało. O tym mówił premier Francji ostatnio, i czekamy na, na decyzję. Ja powiem tylko tyle, że wzięcie pierwszych kilkuset kobiet muzułmańskich z dziećmi. I danie jej obywatelstwa poprzez to polskiego oznacza, że Polska wejdzie w taki sam, w taki sam bałagan, powiedziałbym, państwowości europejskiej jak Bruksela. Berlin czy Paryż. Jarosław Kaczyński nawet się śmiał, że pre, premier Francji był taki szczery, bo jest młody, niedoświadczony, ale w kontekście w ogóle tych karpinierzy, mm -hmm. też potencjalnych zamigrantów, bo było bardzo dużo mówiono o tym mechanizmie, że no, jeżeli ktoś wziął na siebie duży ciężar, czy to migrancki, czy uchodźczy, no to on ma prawo z e, tego, jakby nie być pod, jakby objęty tą zasadą. E, no i mówiono o tym, że Polska jest tutaj idealnym kandydatem. Pan wierzy, że. Jest taka opcja, że Unia Europejska się na przykład wywiąże z tego i Polska będzie objęta tą klauzulą, czy nie, po prostu będziemy albo musieli przyjąć, albo zapłacić? Unia Europejska to jest bardzo agresywna organizacja, która ma na celu sprowadzenie wszystkiego do wspólnego miarownika, więc do federalizacji Europy, czyli zbudowania Czwartej Rzeszy, bo przepraszam bardzo, wystarczy posłuchać co mówił wobec Vaterlandów niemieckich, kanclerz Bismarck, żeby zrozumieć, co Niemcy w tej chwili robią. Natomiast chcę Państwu powiedzieć tak, że ja bym za wszelką, na, wszel, na wszelki wypadek nie ufałbym Unii Europejskiej, zresztą nie mam powodu, żeby ufać, bowiem wszystko, co obiecali, w zasadzie większości nie wykonali. Dlatego też ten kompleks takiego chłopa pańszczyznianego w postaci Biedronia czy tam innych tych socjalistów w Unii Europejskiej, po prostu aż no, budzi obrzydzenie, powiedziałbym tak. Dlatego, że Polska zajęła swoją bardzo mocną pozycję w Unii Europejskiej, mając własne zdanie w wielu sprawach. Polska jest czystym krajem i to tak bardzo denerwuje. Jeżeli w Paryżu, Brukseli, Berlinie czy gdziekolwiek indziej. Dzisiaj społeczeństwa muzułmańskie są już nawet większością społeczną, w przekroju społecznym takich miast, to, to im się marzy z powrotem powrót do Polski. Czyli inaczej mówiąc, popatrzcie na Polskę i powróćmy do tych czasów. No tak, ale oni muszą coś zrobić z tymi ludźmi, których sobie na, własną, na własne życzenie sprowadzili. To oni wpadną na pomysł, żeby, ponieważ Polska się broniła, to teraz do polskich wszystkich. Niestety muszę powiedzieć, że jest tam taki pomysł, że jeżeli z Polski będą uciekać z powrotem do swoich rodzin, to Polska będzie karana nie oni. Więc to jest szalone niebezpieczeństwo dla nas w tym zakresie, bowiem koniec rzędem temu, kto wymyśli w jaki sposób nowoczesny, Obrączkować tych ludzi, ja nie, 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 nie rozumiem w ogóle, co sobie ta Unia wyimaginowała w głowie. Jak można w wolnej Europie, gdzie jest Schengen, nie ma granic, jak można człowieka zatrzymać w danym państwie i nie pozwolić mu opuścić tego państwa? Jak to można zrobić? No jest to bardzo trudne, dlatego. Nie, jak to jest już, niewykonalne. No, niewykonalne Trzeba ich zamknąć, jeżeli tak. jeżeli, Wtedy oni, tak. jeżeli ich... oni jakby prze... wchodzą na teren strefy Schengen, no to się już poruszają swobodnie. Ale jako. co ciekawe, panie redaktorze, że na to pytanie. Nie ma odpowiedzi. Jak Jan Pietrzak powiedział wprost, to może metody niemieckie trzeba zastosować. To wtedy okrzyknięto go barbarzyńcą i tak dalej, i tak dalej. Nawet do prokuratury sprawę skierowano. A pytanie jest bardzo zasadne. W jaki sposób pomysłodawcy chcą doprowadzić do tego, żeby w Polsce tych ludzi zatrzymać? Bo za tym problemem idą dalsze problemy. Oni chcą się problemu pozbyć. Niemcy powiedzieli, że mają około miliona, 900 tysięcy niepotrzebnych imigrantów, z którymi nie wiedzą co zrobić, bo są kryminogenni, nie chcą pracować, no w ogóle są samym problemem. Więc oni ten problem zrzucą do Polski. Ja szacuję, że, że, jak, że jak mówi się o tym, że oni będą stosować metodę salami, czyli to weźcie tysiąc, my powiemy nie, zapłacimy. No to następnym razem weźcie 30 tysięcy, no wiecie, to już dużo pieniędzy, no to weźcie 100 tysięcy, aż w pewnym momencie Polska będzie musiała wziąć. Bo yy, yy, mówienie, że jest to yy, obowiązkowa solidarność, to już jest w ogóle jakiś dom wariatów, jak solidarność może być obowiązkowa. Yy, I wtedy, kiedy nam wlepią pierwsze 100 tysięcy, otworzą się drzwi. Jak ktoś właśnie tymi 100 tysiącami wsadzi nogę pomiędzy futryny a drzwi, do Rzeczypospolitej zaleją nas proszę państwa imigranci.